Tor przy ulicy Sikorskiego od lat jest miejscem, gdzie pierwsze kroki stawiają przyszli mistrzowie sportu kartingowego, ale jest też utrapieniem okolicznych mieszkańców. Tamta powierzchnia tego toru jest ograniczona, a dookoła powstaje budownictwo wielorodzinne i hałas, który jest emitowany z racji funkcjonowania tego toru, niestety będzie coraz bardziej doskwierał mieszkańcom. No i wiemy, że docelowo ten tor powinien zniknąć z tego miejsca, a wobec tego, mając taką świadomość, podjęliśmy takie działania w poszukiwaniu innej lokalizacji, takiej docelowej lokalizacji, która by nie przeszkadzała naszym mieszkańcom, czyli oddalonych od jakichś skupisk ludzkich. No i taką lokalizację znaleźliśmy. W 2023 roku przyjęty został plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, który Czesław Rankiewicz nazywa szeroko rozumianym lotniskiem. W tej części Suwałk miasto posiada spore połacie gruntów. Widzimy na tym rysunku, na tej koncepcji, ten sposób zagospodarowania terenów położonych między ogrodzeniem lotniska, bo tu jest ogrodzenie lotniska, tu są hangary lotniskowe, to jest ta główna brama wjazdowa. Tu jest ulica Kapitana Wojcińskiego, tu jest ulica Raczkowska i tu jest ten wjazd do naszej spółki PGO. I ten obszar pomiędzy drogą wiodącą do spółki PGO a ogrodzeniem lotniska jest przeznaczony w całości do zagospodarowania. W tym miejscu zlokalizowany jest ten przyszły tor z nawet tutaj jakoś widownią, z jakimś zapleczem przy tej widowni, bo zawsze przy tego typu obiektach te zaplecze jest potrzebne, chociażby do jakichś tam serwisów drobnych, napraw tych wszystkich maszyn, które tutaj będą poruszały się. Oczywiście to jest tylko koncepcja, tak może być, ale tak nie musi. I ta część dla sportów motorowych, ona będzie mogła być zrealizowana, oczywiście w uzgodnieniu z wszystkimi miłośnikami sportów motorowych, tutaj w Suwałkach i nie tylko, z fachowcami w tej dziedzinie, w tej branży, bo chcemy, żeby to była docelowe miejsce na prowadzenie właśnie tego typu zawodów sportowych. Prezydent miasta liczy też, że do pomysłu zbudowania w Suwałkach płyty poślizgowej wróci również Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który przed laty miał takie plany, ale zakończyły się one wówczas fiaskiem. Na dziś wciąż problemem pozostaje brak środków na zrealizowanie prezentowanej koncepcji. Rankiewicz wierzy, że choć teraz nie ma możliwości wsparcia budowy tego toru środkami z Unii Europejskiej, to być może się to zmieni. Miłośników sportów motorowych w mieście szybko przybywa. Nie brakuje im też czasem wręcz tak zaskakujących pomysłów, jak choćby wyścigi kosiarek. Widziałem te tłumy ludzi. Jest zapotrzebowanie na tego typu właśnie wydarzenia i musi być miejsce. A to miejsce przy zespole szkół nr 6, no ono będzie powoli z tych właśnie przyczyn, o których mówiłem, być wygaszane. Nie? I to jest w interesie i miasta, i całego środowiska motoryzacyjnego, żebyśmy wspólnie podziałali i tutaj na przestrzeni tych kilku lat, żeby ten tor tak odległy od zabudowy powstał i służyły właśnie wszystkim osobom, które fascynują się motoryzacją.